Zaklinacz deszczu. Ten instrument muzyczny, wywodzący się z Ameryki Południowej, który podczas długotrwałej suszy wykreował miejscowy szaman, wczoraj w klubie osiedlowym Itaka mogły samodzielnie stworzyć dzieci, które spędziły tam kolejny pełen atrakcji dzień zimowych ferii. Tego dnia zimowe zajęcia w klubie Itaka były wyjątkowo muzyczne, bo poza tańcem i śpiewem była również okazja do stworzenia własnego instrumentu pochodzącego z Chile. Co tam w środku jest? Tam w środku są połówki grochu. Suche połówki grochu, nabijane to jest gwoździami. To jest fragment programu kreatywnego recyklingu, czyli z przedmiotów, które możemy znaleźć w piwnicy czy w śmietniku, wytwarzamy proste instrumenty. Jak dzieci reagują na te zajęcia? Bardzo się im podoba, ale już są zmęczone. Już są zmęczone, dajemy im w kość, tak żeby po zajęciach musieli odpocząć. Takie jest założenie. Jak się robi ten instrument zaklinacz? Z rolki papieru. I co dalej? Wbijamy gwoździe, a potem dajemy suche grochu, kawałki grochu. A potem zaklejamy klejem i gazetami. Jest tutaj bardzo fajnie i się cieszę, że tutaj jestem. Co ci się podobało jak do tej pory najbardziej? Najbardziej? Trochę trudno to powiedzieć, bo wszystko tutaj jest fajne, ale najbardziej to chyba wyjazd na basen. W programie Zimy w mieście, organizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Nowoczesna, jak dotąd poza wyjazdem do Parku Wodnego można było poznać telewizję Katowice od kuchni oraz wyjechać do Wisły na naukę jazdy na nartach. Nie obyło się również bez wspólnego muzykowania. Grałam na bębnach, graliśmy w głuchy telefon i trzeba było tak... Pan nam pokazywał, co mieliśmy zagrać, no i musieliśmy to zagrać, tak, i to tak w kółko wylepło. A czyli rozumiem, ferie tutaj są lepsze od siedzenia w domu? Tak, tak, są fajne. Jesteś tutaj codziennie? Tak, codziennie jestem. A ty umiesz grać na jakimś instrumencie? Nie. A chciałabyś się nauczyć? Nie, bo fałszuję od brata fletem. W nadchodzących dniach dzieci i młodzież, która skorzysta z oferty spółdzielni, odwiedzi Muzeum Śląskie w Katowicach, zobaczy filmy w kinie, wyjdzie na lodowisko i kręgielnię, a także skorzysta z różnego rodzaju warsztatów.